Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Pańskie. Jezus uczy swoich uczniów modlitwy. Uczy ich modlitwy, którą zna każdy z nas, którą być może poznaliśmy jako pierwszą, której nauczyli nas nasi rodzice bądź dziadkowie. I w tej modlitwie zawiera się wszystko, wszystko to, co stanowi istotę naszego życia, o co powinniśmy Boga prosić. Zawiera się istotę naszych relacji między nami a Bogiem, nami a bliźnimi. I w końcu też zawiera się pełnia wiedzy Boga o każdym z nas. Dowód tego to ostatnie zdanie. Słowa: i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Bóg, dając nam tę modlitwę, daje wyraz, że wie, z jakimi zmagamy się słabościami, jakie mamy kłopoty z sobą, z naszym życiem, z tym, że czasami popełniamy pomyłki, błędy, z naszym nieraz chorym myśleniem, z naszą seksualnością, z naszymi emocjami. Ten fragment modlitwy Ojcze Nasz ukazuje nam prawdę o nas samych, że bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie opierać się pokusom, atakom złego ducha, którego celem jest odłączyć nas od Boga i od innych ludzi. Powinniśmy jak najbardziej świadomie wypowiadać te słowa i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Powinniśmy wypowiadać je bardzo pokornie, z wielką świadomością, że potrzebuję Boga, aby rozpoznawać i zwyciężać zło, które dzieje się w moim życiu. I najlepiej, abyśmy to robili w czasie mszy świętej, ponieważ właśnie wtedy uroczyście odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz, i dzieje się to już po przeistoczeniu, a więc na ołtarzu jest obecny Jezus Chrystus i w Jego ręce możemy składać wszystkie nasze słabości, to, z czym sobie nie radzimy, te wszystkie sprawy, które są dla nas pokusą i z którymi chcemy walczyć, ale na razie jeszcze brakuje nam sił. Potrzebujemy Bożej łaski. Mówimy: nieraz próbowałem walczyć z różnymi pokusami, modlę się bardzo świadomie, proszę Boga, ale i tak przegrywam. Co mam jeszcze zrobić? Na samym początku jednak warto by się zastanowić, czy w ogóle rozumiemy, czym w istocie jest pokusa. Może właśnie tutaj tkwi problem,
że nie wiedząc, z czym tak naprawdę mam do czynienia, przegrywam, bo nie znam natury zła, które mnie atakuje. A więc przede wszystkim pokusa to jest rodzaj pułapki, którą zastawia na nas zły duch. Jest to coś takiego jak sidła, wnyki. Ci, którzy znają się trochę na myślistwie, chociaż właściwie nie tyle na myślistwie, co na kłusołóstwie, ponieważ to nie ma nic wspólnego z myślistwem. Jest to rodzaj stalowego druta, który kłusownik zastawia na zwierzynę. I człowiek, który nie walczy z pokusami, przypomina takie biedne, ślepe zwierzę, które wpada w takie wnyki, sidła, szarpie się, szamocze, bardzo cierpi, ale niestety samo się z tej pułapki nie wydostanie. Tak właśnie jest, kiedy wpadamy w pokusy, kiedy nie potrafimy ich rozpoznać i kiedy nie wiemy, jak się z nich wydostać. Tutaj może pomóc tylko Pan Bóg. Dlaczego to jest ważne, aby walczyć z pokusami? Dlatego, ponieważ jeżeli będziemy dawać do siebie przystęp różnego rodzaju pokusom, one nas zniszczą. To jest właśnie istotą pokus. Tworzyć wokół nas różnego rodzaju okazje, w które my będziemy wchodzić, ale które w jakiś sposób będą nas od Pana Boga oddalać. Będą czynić nas gorszymi, bo człowiek nie może stać się lepszy, oddalając się od Pana Boga, przyjmując swoje życie zło, grzech. Pokusy mają nas niszczyć, zniszczyć nasze dusze, ale także i nasze ciało. I jakie są skutki wchodzenia w różnego rodzaju pokusy? O tym właśnie mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Bóg ukazuje nam, co dzieje się w życiu człowieka, który nie potrafi rozpoznać zła, który świadomie je wybiera. W pewnym momencie staje się już zupełnie na to zło nieczuły. Że to zło niestety coraz bardziej się rozrasta, tak jak chora komórka w organizmie. Jeżeli nie zostanie zawczasu rozpoznana, zidentyfikowana i wycięta, wtedy zachoruje cały organizm. I tak stało się ze społecznością Sodomy i Gomory. To samo czytanie ukazuje nam także prawdę o tym, że Bóg owszem jest miłosierny, ale jeżeli ta Boża miłość, przebaczenie zostaną zlekceważone, wtedy zderzamy się z Bożą sprawiedliwością, z Bożą mądrością, która nie pozwala na to, żeby zło rozrastało się w niekontrolowany sposób, żeby zniszczyło wszystkich ludzi. Bóg nie akceptuje zła. Bóg rozprawia się ze złem. Wielka tragedia mieszkańców Sodomy i Gomory polegała nie tylko na tym, że oni na to pozwolili, aby zło zawładnęło ich ciała, serca i umysł. Ale tragedia polegała na tym, że w tym wielkim mieście, a badacze tamtejszych kultur mówią, że Sodoma i Gomora to były bardzo liczne miasta, które być może nawet miały więcej niż 100 tysięcy mieszkańców. To właśnie w tych wielkich miastach nie znalazło się nawet 10 sprawiedliwych. Abraham targuje się: Boże, jeżeli znajdzie się choćby 50 sprawiedliwych na całe miasto, to czy ocalisz to miasto? Tak, ocalę. Sodoma i Gomora nie będzie zniszczona. Abraham wie, że będzie problem, żeby się znalazło tych 50, więc mówi: może 40, może 30, może 10. Bóg mówi: jeżeli znajdzie się choćby 10 sprawiedliwych, Sodoma i Gomora nie będzie zniszczona. Nie znalazło się nawet 10. Boża szansa na przebaczenie, na miłosierdzie została zaprzepaszczona. Miasto jego mieszkańców spotkała surowa kara. Niektórzy pytają, co takiego działo się w Sodomie i Gomorze, że zostały zniszczone. Pismo Święte daje konkretną odpowiedź. Grzechy, które dominowały w Sodomie i Gomorze, to były głównie grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, a więc grzechy cudzołóstwa, czynów homoseksualnych, dewiacji i perwersji. Bóg bardzo surowo się rozprawia z ludźmi, którzy lekceważą Jego ostrzeżenia, nie chcą się nawrócić, gardzą Jego miłosierdzie, trwają świadomie w złu. Jak już wcześniej wspomniałem, tragedia mieszkańców tych miast polegała na tym, że tak bardzo oswoili się ze złem, że uznali je za część swojego życia, normalnego funkcjonowania, za coś dopuszczalnego, nieszkodliwego.
Ale ktoś może powiedzieć, że przecież ci ludzie żyli wiele wieków temu, jeszcze przed narodzinami Jezusa Chrystusa, a więc ich świadomość moralna była bardzo niska. Owszem, była niska, ale jednak nie tak niska, aby nie potrafili rozpoznać, że to, co czynią, jest złe. A więc, nawet wziąwszy pod uwagę to, że żyjąc tak bardzo dawno temu nie mieli wielkiej szansy, aby rozprawiać się ze złem obecnym wśród nich, w ich społeczności, to o ileż bardziej można mówić o tragedii współczesnych ludzi, którzy popełniają dokładnie te same grzechy, a może nawet większe niż mieszkańcy Sodomy i Gomory. A przecież ich wychowanie i religijne, i świadomość moralna są na o wiele wyższym poziomie niż mieszkańców Sodomy i Gomory. Współcześni mają do dyspozycji i Pismo Święte, i całą tradycję Kościoła, i katechizm, i osoby Jezusa Chrystusa, żyjącego i obecnego w Kościele. Mają do dyspozycji sakramenty, wszystko to, aby zidentyfikować zło, aby się z nim rozprawić, aby żyć jak człowiek. A jednak pomimo tej pomocy z nieba świadomie wybierają zło i żyją w nim całymi latami. To jest tragedia współczesnych ludzi. I dzisiaj wśród tego rodzaju grzechów, o których mówimy przy okazji czytania o Sodomie i Gomorze, to przede wszystkim widzimy, że dominuje problem grzechów cudzołóstwa, konkubinatów zwanych także związkami partnerskimi. W tym także mieści się to, co nazywamy mieszkaniem ze sobą bez ślubu. I tak wielu ludzi dzisiaj żyje w taki sposób, iż wydawać by się mogło, że to jest już coś normalnego, że właściwie to nie powinno rodzić naszej reakcji. I rzeczywiście, wielu nic nie mówi, widząc taki rodzaj życia, życia, które przecież jest grzeszne, a więc złe i szkodliwe. Nie reagujemy na to, bo mówimy przecież, większość już tak żyje. Być może właśnie czasy naprawdę się zmieniły i tak już można. Tymczasem jednak musimy sobie to bardzo konkretnie przypomnieć. Bóg nigdy nie dał i nie da przyzwolenia na ten rodzaj życia, który jest związany z grzechem, złamaniem tych przykazań, które On sam dał, konkretnie szóstego przykazania. Nigdy nie ma i nie będzie zgody Boga na grzechy cudzołóstwa. Pan Jezus mówi o tym w Ewangeliach bardzo wyraźnie. Jeśli ktoś porzuci swojego męża i żonę i weźmie sobie kogoś innego, popełnia grzech cudzołóstwa. Jeśli ktoś jest wolny, a weźmie sobie za męża czy żonę kogoś, kto się rozwiódł, popełnia grzech cudzołóstwa. A szóste przykazanie mówi bardzo wyraźnie, nie cudzołóż. I tutaj nie ma wyjątków od reguły. A więc jest całkowitym niezrozumieniem nauki Jezusa Chrystusa. Wiedzieć, że coś jest grzechem ciężkim i trwać w tym grzechu. Złudnej nadziei, że przecież Bogu nie przeszkadza to, jak żyją. Że przecież jestem dobrym człowiekiem, że przecież między nami jest miłość, że Bóg nam to wszystko jakoś przebaczy, że przecież kocham Pana Boga. To się wzajemnie wyklucza. Grzeszyć to znaczy uderzać w Boga, ranić Boga, także drugiego człowieka, ale przede wszystkim Boga. Jak można mówić, że kogoś kocham i że kogoś ranię? No wyobraź sobie taką sytuację, że zadajesz wielkie cierpienie ukochanej osobie. I mówisz mu, patrząc prosto w oczy, robię to, bo kocham Cię i kocham Cię. Jak mnie kochasz, to mnie nie rań. Zmień swoje postępowanie. Tak by powiedział do nas Bóg. Ale nic sobie z tego często nie robimy. I to też jest tragedia współczesnych. Twierdzić, kocham Boga i równocześnie żyć w grzechu. Wielu ludzi żyjących w taki właśnie sposób, trwających w takich związkach, nawet nie chce dostrzec, że łamie Boże prawo. Raczej uważają, że to oni są pokrzywdzeni przez Kościół. Mówią, że Kościół wyklucza ich ze swojej wspólnoty. Nie pozwala im przystępować do Komunii Świętej. I taka postawa, takie żale, pretensje przypominają niedojrzałość jakiegoś kierowcy, który stracił prawo jazdy, ponieważ dokonał jakiegoś naruszenia przepisów. I twierdzi, żali się, że oto nie może kierować żadnymi pojazdami, że został wykluczony z praw kierowcy, z praw obywatelskich. Oczywiście nie został wykluczony,
sam siebie wykluczył przez to konkretne wykroczenie, które uczyni. Ponosi jednak konsekwencje własnego błędu. I podobnie jest z osobami żyjącymi w konkubinatach. Mają żal, pretensje, że Kościół ich wyklucza ze swojej wspólnoty, że zakazuje przystępować do komunii. A tymczasem jednak prawda jest taka, że sami się wykluczyli przez swoje błędne decyzje, przez brak woli poprawy, czyli powrotu do przestrzegania Bożych przykazań. Wiele osób żyjących właśnie w taki sposób tłumaczy się, że zostałem zmuszony przez życie. Na przykład zostałem porzucony przez współmałżonkę. Zupełnie tego nie planowałem. No ale co? Poszedł sobie, poszła sobie. I mam żyć dalej samotnie, cierpieć przez resztę życia. A tymczasem znalazł się ktoś, kto mnie pokochał, kto dał mi to, czego nie dał mi mój współmałżonek, przy kim w końcu jestem szczęśliwy czy szczęśliwa. I czy to jest właśnie grzech? Oczywiście prawdziwe mogą być te słowa. Prawdą jest to, co mówią, że spotkało ich wielkie nieszczęście, cierpienie, że tego zupełnie przecież nie planowali. To jest prawda. Ale nawet największe cierpienie naszego życia nigdy nie usprawiedliwia tego, żeby złamać Boże przykazanie, żeby szukać szczęścia w złamaniu Bożego przykazania. Bo tutaj szczęścia nigdy nie znajdziemy. No ale właśnie szatan będzie nam wmawiał, że znajdziesz szczęście. Nie musisz przejmować się tym, że łamiesz Boże przykazanie. To jest perfekcyjne kłamstwo złego ducha, w które tak wielu wpada. I tych kłamstw oczywiście jest o wiele więcej. Pierwsze, na przykład, że człowiek ma szansę osiągnąć miłość i szczęście bez Bożego błogosławieństwa, a więc poza sakramentem małżeństwa. To jest wielkie kłamstwo. Drugie, że można pogodzić wieloletnie życie w grzechu z miłością do Boga, a nawet z rozwojem wiary, a jest dokładnie na odwrót. Trzecie kłamstwo. Skutki zła, jakim jest wejście w relację, która jest grzechem, nieuporządkowaniem, mogą być dobre. Że z tego zła może wyniknąć jakieś dobro. A tymczasem bez Boga ze zła nigdy nie wyjdzie dobro. Zło przeżywane z Bogiem może rzeczywiście zrodzić dobre owoce, ale nigdy bez Pana Boga. A życie w grzechu poza komunią z Bogiem jest życiem poza Bogiem. Nigdy nie może zrodzić dobra. Czwarte kłamstwo. Jeżeli wszystko się układa, to znaczy, że Bóg nam błogosławi. Przecież kochamy się. To też może być iluzja, którą tworzy zły duch, wprowadza w życie tych ludzi i później, kiedy już człowiek chce się nawrócić, chce doprowadzić do takiej sytuacji w swoim życiu, w którym będzie mógł przystępować do komunii, nagle przekonuje się, że to nie jest tak idealnie, jak się na początku wydawało. Bo to szatan wie, że traci władzę nad czyimiś duszami. I wtedy może rzeczywiście pokazać, w czym tak naprawdę tkwili ci, którzy żyli właśnie w grzechu. Kolejne kłamstwo, że żyją w takim związku, bo nie da rady inaczej. Już nic nie mogę zmienić w swoim życiu. Żadne nawrócenie nie jest możliwe. To niestety bardzo częste słowa wypowiadane przez osoby żyjące w tego typu relacjach. Nie da rady inaczej. Da radę inaczej. Jest możliwa inna perspektywa, inne spojrzenie na twoje życie, ale sam do tego nie dojdziesz. Potrzebujesz pomocy z zewnątrz. I jeszcze, gdybyśmy chcieli spojrzeć całościowo na te wszystkie sprawy, o których przed chwilą sobie powiedzieliśmy, na te kłamstwa, to widzimy jeden bardzo smutny owoc przyjmowania tego rodzaju kłamstw i życia w takich kłamstwach. To jest już właściwie spojrzenie na taką nową mentalność patrzenia na małżeństwo. Taka mentalność polega na tym, że wielu myśli sobie, że właściwie to już nie musi troszczyć się o małżeństwo, bo jeżeli nie wyjdzie, to zawsze można się rozwieść i poszukać sobie kogoś nowego. Tak dzisiaj myśli wielu ludzi, także młodych. I rzeczywiście nie troszczą się za bardzo o swoje małżeństwo. Jeżeli pojawiają się jakieś kryzysy, kłopoty, no to od razu jest rozwód i koniec. Szukam sobie kogoś innego. I to też jest wielkie nieszczęście tych ludzi, ponieważ każde małżeństwo może pokonać kryzysy, które się w nim pojawiają, nawet te największe. Tylko trzeba tego chcieć i trzeba wiedzieć, jak to pokonywać. I trzeba podjąć tę próbę, która nieraz jest bardzo trudna, która trwa, wymaga od nas wyrzeczenia, pokonania samego siebie, samozaparcia.
Ale jeżeli się tego trudu nie podejmie, to idzie się na skróty, ale te skróty mogą później nas kosztować wieczność, wieczność z Bogiem. Co zrobić, jeżeli ktoś trwa w takim związku? Albo co ma zrobić ten, kogo dotyczą tego rodzaju grzech? Przede wszystkim bardzo ważna jest prewencja. A więc nigdy nie pchać się w takie relacje i w takie życiowe wybory, które nas doprowadzą do takiego punktu, że już będzie bardzo trudno o zmianę swojego życia, gdzie bardzo trudno będzie o nawrócenie. Jeżeli ktoś jest osobą samotną, a przy nim zaczyna kręcić się jakaś osoba po rozwodzie, zdradza oznaki zainteresowania i coraz bardziej zaczyna angażować się emocjonalnie w tą relację, to nie wchodź w tego rodzaju relacje, bo rzeczywiście później może być bardzo trudno się z tego wycofać. To jest właśnie istota tej prewencji. I także jeżeli jest osoba samotna, która straciła współmałżonka, bo współmałżonek odszedł, tak samo niech uważa na sygnały, które wysyła innym osobom, żeby przypadkiem też niepotrzebnie nie pobudzała swoich własnych uczuć, emocji i nie wprowadziła swojego serca w taki stan, który będzie bardzo trudno o zachowanie jedności i komunii z Bogiem. Zły duch na pewno będzie atakował twoje serce na różne sposoby. Atakował twoje ciało, zmysły. To są szczególnie dwie drogi. Pierwsza to jest alkohol, drugi to są właśnie pokusy zmysłowe. A więc mogą pojawić się różnego rodzaju pragnienia, braki. Tutaj wielu niestety ucieka później do pornografii albo do grzechów przeciwko własnemu ciału. I już jest tylko jeden krok, żeby w to włączyć jakiegoś człowieka i stać się przyczyną nieszczęścia innej osoby. To są właśnie działania prewencyjne, które mają nie dopuścić do tego, żebyśmy się znaleźli kiedyś w takiej sytuacji. Druga sprawa, trzeba umieć stanąć w prawdzie, jeżeli już żyjesz w tego rodzaju grzechu. Stawać w prawdzie to znaczy nazwać, tak jak tu widzi Pan Bóg, swoje życie, swoje czyny, postępowania. Nigdy nie wmawiać, że to jest dobre i akceptowane przez Boga, bo takie po prostu nie jest. Dopóki człowiek sam siebie oszukuje, nigdy nie przyjdzie uzdrowienie. Jeżeli nie ma przeszkody do ślubu, to jest właśnie sytuacja osób mieszkających ze sobą razem, bez ślubu. Nie ma przeszkody do ślubu, to albo wziąć jak najszybciej ślub, albo po prostu się rozejść, nie oszukiwać siebie wzajemnie. Jeżeli jesteście ze sobą razem i tworzycie właśnie klasyczny konkubinat, gdzie jedna strona jest po rozwodzie, czasami to obie strony są po rozwodzie, to albo trzeba się rozejść. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby ta osoba, która jest stanu wolnego, rozpoznała, że dopóki trwa w związku z osobą rozwiedzioną, to blokuje jej możliwość naprawienia własnego małżeństwa. Bardzo często słyszę od osób, które na przykład opamiętały się, kiedyś zdradziły współmałżonka, odeszły od niego, znalazły sobie kogoś nowego, ale przyszło opamiętanie, nawróciły się i mówią, chciałbym wrócić do mojego sakramentalnego małżonka, ale nie mogę, bo ta druga strona już sobie kogoś znalazła. Możliwość naprawy wyrządzonego zła jest bardzo ograniczona. I wtedy bardzo ważne jest to, żeby trwać właśnie jako osoba samotna, już niestety przyjmując ten krzyż życia pokutniczego za popełnione grzechy, błędy, ofiarowania Bogu tego, co jest teraz twoim trudem, krzyżem, o nawrócenie siebie, współmałżonka, o powrót do życia sakramentalnego. Bardzo ważne jest także to, aby jeżeli czasami zdarzają się takie sytuacje, że takie rozejście się z konkubinatu jest niemożliwe, bo na przykład są małe dzieci, to przynajmniej, żeby stworzyć takie warunki, aby móc przystępować do Komunii Świętej. W pewnych sytuacjach jest takim rozwiązaniem życie jak brat i siostra, czyli rezygnacja ze współżycia cielesnego, fizycznego. To jest bardzo trudne i powiedzmy sobie szczerze, to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Bo ono nie eliminuje tego podstawowego kłamstwa, jakim jest szukanie szczęścia poza Panem Bogiem, poza sakramentem małżeństwa. Ale jeżeli już ktoś z jakiegoś powodu nie może jeszcze pozwolić sobie na życie w samotności, to niech modli się o taką łaskę. Żyć jak brat i siostra.
i wówczas próbować szukać jedności z Bogiem, powrotu do sakramentów. W każdej jednak sytuacji szukać rady u kogoś mądrego, doświadczonego. Może to być osoba świecka, może to być kapłan, ale zawsze musi to być osoba, która te tematy ma uporządkowane, widzi je w prawdzie, tak jak widzi je Pan Bóg. Bo nie sztuka znaleźć sobie dzisiaj takiego pocieszyciela, czy to świeckiego, czy kapłana, który powie, nie ma problemu. Najważniejsze, że się kochacie. W życiu trzeba być szczęśliwym. A jeżeli ktoś tak mówi, a nie daj Boże, jeżeli tak mówi kapłan, to znaczy, że fałszuje Słowo Boże. Jest fałszywym prorokiem. Takich ludzi nie dość, że nie wolno słuchać, ale po prostu uciekać od nich jak najdalej. A słuchać trzeba Boga. Starajmy się zastanowić nad tym, jak przyjmujemy Słowo Boże, jak traktujemy pokus. Odmawiając modlitwę Ojcze Nasz, prośmy Pana Boga o to, żebyśmy byli zawsze Bogu wierni. Prośmy także Pana Boga za tych, którzy niestety żyją przygnieceni ciężarem grzechu, własnych słabości i na razie nie widzą dla siebie szansy na nawrócenie. Miejmy także oczy otwarte na zło, które jest obecne w życiu drugiego człowieka. Prośmy Pana Boga o światło, w jaki sposób z miłością upomnieć bliźniego i w ten sposób stworzyć mu szansę do naprawy swojego życia, relacji z Bogiem. Pamiętajmy, że milczenie na zło obecne w życiu drugiego człowieka jest przyzwoleniem na to zło. Jest także przyzwoleniem na rozszerzanie się tego zła. A w tym właśnie najbardziej cierpią dzieci, młode pokolenie, którzy przypatrują się dorosłym i niestety coraz więcej z nich widzi. Mój mama, mój tata żyją oddzielnie. Znaleźli sobie kogoś innego. I później idą niestety bardzo często tymi samymi śladami. Mówią, mój tata, moja mama nie przystępują do Komunii Świętej. I dla nich powoli staje się to normą, że tak można, bo nie ma tego wzoru. A więc bądźmy wrażliwi na to zło, które dzieje się wokół nas, aby się ono nie rozprzestrzeniało, aby nie zatruwało serc, szczególnie tych najsłabszych, maluczkich dzieci i młodzieży. Bądźmy wzorem trwania w Bożej łasce, w sakramentach, wierności Bożym przykazaniom, bo od tego zależy nasze życie wieczne i życie wieczne tych, którzy są wokół nas. Amen.